Cześć, z tej strony Karol. W tym nagraniu pokażę Ci dwa najszybsze sposoby na to, by dobrze połączyć ze sobą fonty, ponieważ często jest tak, że mamy jakiś dobrze widoczny nagłówek, jednak nie wiemy, jaką czcionkę wybrać do pozostałych tekstów na grafice. A więc przejdźmy do sposobu pierwszego. Klikamy tekst i od razu mamy wszystkie możliwe połączenia fontów, jednak musimy uważać na to, że niektóre fonty mogą nie mieć polskich napisów. Na przykład tutaj wpiszmy sobie jakiś napis z polskimi znakami. I tutaj widzimy, że litera N jest niekompatybilna z tym fontem. Drugim sposobem i moim zdaniem najlepszym jest zakładka style. A więc przechodzimy do zakładki style. Klikamy na czcionki. I już mamy cały zestaw czcionek, które możemy użyć. Wpiszmy sobie jakiś tekst. I teraz wystarczy kliknąć którąś z tych kombinacji i za każdym razem fonty zostaną zmienione. W tym przykładzie widzimy dwa przykłady fontów bezszeryfowych. Fonty bezszeryfowe to takie, w których nie ma tak zwanych ogonków. Bierzmy sobie na przykład ten font i tutaj widzimy, że przy literze K są takie ogonki. Wybierzmy teraz font bezszeryfowy i tutaj widzimy, że nie ma żadnych ogonków. Kolejnym rodzajem fontu jest font odręczny. Dodatkowo, jeżeli wiemy już, jak wygląda font bezszeryfowy, szeryfowy i odręczny, możemy sobie zmienić w tej konfiguracji. Na przykład zmieńmy sobie ten font. Wpiszmy sobie kaligrafia. I od razu mamy wszystkie fonty odręczne. Wybierzmy sobie na przykład ten. Jak najbardziej pasuje do tego drugiego fontu. Wybierzmy sobie na przykład tą kombinację i tutaj mamy font bezszeryfowy. Wybierzmy sobie inny font bezszeryfowy, pogrubiony na przykład. Wybierzmy sobie na przykład ten. I widzimy, że jak najbardziej pasuje do tego fontu. Wybierzmy sobie może font teraz szeryfowy, klikamy. Wybierzmy sobie jakiś font szeryfowy. Na przykład ten. Też pasuje. To by było na tyle. Mam nadzieję, że film był przydatny, a ja tymczasem dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!